chcemy poinformować o ważnej miejskiej inicjatywie i też skierować się do potencjalnych zainteresowanych. Otóż ruszamy z kolejną inicjatywą partnerstwa publiczno-prywatnego. Pierwszą była zrealizowana przez nas inicjatywa przy Solarisie. Tam zbudowaliśmy wspólnie z galerią parking podziemny. Dzięki temu udało się stworzyć nowoczesny, funkcjonalny plac pełen drzew i zieleni. W tym wypadku na terenie, który jest za nami, terenie około 0,5 hektara, chcemy doprowadzić do powstania restauracji czy jakiegoś obiektu takiego gastronomicznego. Z drugiej strony chcemy, żeby ten obiekt gastronomiczny spełniał pewne wymogi, które będą miały charakter publiczny, stąd to partnerstwo publiczno-prywatne. Jest to park, który tu cieszy się bardzo dużym powodzeniem mieszkańców. Ponadto jest to miejsce, które jest takim główną trasą dojścia do polskiego zoo, także przewija się tu rocznie ponad 300 tysięcy osób i brakuje takiej infrastruktury, właśnie gastronomicznej do obsługi tych potoków osób. Brakuje także szaletów miejskich i chcąc zapełnić tą lukę, postanowiliśmy przystąpić do partnerstwa publiczno-prywatnego. Taka formuła dlatego właśnie, że chcielibyśmy, żeby zaangażował się tutaj biznes. Jest to miejsce, w którym uważamy, że można taki biznes z powodzeniem prowadzić. Gastronomia jest tu jak najbardziej na miejscu. Natomiast z naszej strony chcielibyśmy osiągnąć dwa cele. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby powstał taki obiekt, który jest zharmonizowany z tym otoczeniem, z piękną, zabytkową wyspą i tymi przestrzeniami zielonymi. A z drugiej strony chcieliśmy zapewnić właśnie taką infrastrukturę, której tutaj brakowało. Dzisiaj pojawia się ogłoszenie o PPP. Jest to forma przetargu. Po ciągu 3 tygodni chętni mogą zgłaszać swój akces i potem prowadzi się z każdym, który spełnił te wymogi przystąpienia do samego projektu, prowadzi się negocjacje, czyli rozmowy o tym, jak taka umowa, bo jest to forma umowy długoterminowej, wieloletniej, jak taka umowa mogłaby wyglądać i jaki jest zakres też merytoryczny tego projektu, co jest możliwe do wykonania, co nie. No i po tych negocjacjach wyciąga się pewną średnią, na podstawie tych rozmów zaprasza się do składania ofert finalnych i wtedy już są pewne kryteria, które pozwalają wyłonić ten ostateczny podmiot. Także zapraszamy wszystkich zainteresowanych do tego, żeby w tym atrakcyjnym miejscu stworzyć bardzo atrakcyjny obiekt dla mieszkańców.